Witajcie, cześć. Słuchajcie, jestem pod samym Jastrzębiem Zdrojem, w zasadzie w granicy miasta, 2 km od, można powiedzieć, 3 km od centrum, końcówka ulicy Żwirki i Wigury. Dlaczego akurat tutaj? Nagrałem Wam taki fajny materiał, rozpoczynając tutaj sezon z naszego tak jakby cyklu Poznaj Nasz Region. Tutaj krzyżują za mną w lesie tak jakby trzy różne ścieżki. Jedna z nich jest tak jakby już blisko tutaj szlaku wzdłuż tak jakby zamków przy Piotrówce, blisko żelaznego szlaku. Chciałem Wam pokazać, co innego tutaj lokalnie można zwiedzić i gdzie można pojeździć, odprężyć się typowo na rowerze górskim, czyli poza ruchem ulicznym, dużo spokoju. Akurat jak ja jeździłem, to jeszcze była taka wczesna wiosna i mamy dużo wody, dużo błota, ale naprawdę mocno się odstresowałem. Pojeździłem to na rowerze elektrycznym, chciałem go sprawdzić w takim trudnym terenie, pobawić się. No i zobaczcie, co z tej zabawy wynikło. Kręcę się pod Jastrzębiem Zdrojem i tak jakby przy sąsiadujących gminach, czyli gminie Zebrzydowice i gminie Godów. Zapraszam do materiału. Trzymajcie się. Cześć. Tak, jeżdżamy do Czech. No tak. Słuchajcie, jedziemy sobie drogą teraz po czeskiej stronie. I tak, tu jest droga w Czechach. Tu mamy już pole w Polsce, słupek graniczny. Za chwilę Wam pokażę, co dalej. Zjeżdżamy i w prawo. I kierujemy się w lewo na drogowskazie. Widzimy Hajenka. Dobra, i teraz po pół kilometra mamy takie miejsce, to jest jakieś chyba spotkań młodzieży, harcerzy tutaj w tym lesie. I to tutaj jest po lewej stronie, ja tutaj wjadę tak kawałek. Można sobie zaplanować nawet tu jakiś krótki wypoczynek, usiąść, ale my jedziemy dalej do lasu, czyli wjeżdżając tutaj na tą ścieżkę, kierujemy się tutaj do lasu. Tu już możemy, mamy pierwszą taką chwilę, że możemy fajnie się pobawić. Tu jest w miarę lajtowo, troszkę teraz błota, ale nie ma jakichś mocnych utrudnień typu kamienie, jedynie zalegająca woda, ale damy sobie z tym radę. Hop. Dobrze, i teraz tutaj. Tak, teraz sobie dołożymy boosta. Będziemy mieli taki fajny podjazd. Jedziemy ostro. Dobra, i teraz zobaczcie, nie jedziemy prosto, tylko w lewo, jedziemy wzdłuż tego pola. Lecimy sobie fajnie, paręset metrów między lasem a polem. I dojeżdżamy do drogi asfaltowej. Dajemy w lewo. No jedziemy tą drogą. Dobra, dojechaliśmy do kolejnej drogi, jedziemy w lewo. I teraz słuchajcie, w zależności co chcecie, naprawdę tutaj na takim rowerze można się bawić pół dnia, a i tak nie objedziecie wszystkich tras. Ja mam taką fajną rundkę, Wam pokażę. Tutaj, w tym miejscu, odbijam sobie w prawo, wjeżdżam do lasu. No i jedziemy.
O, koniki tu wędrowały. Ten las jeszcze jest taki dość prosty. Pewnie będzie trochę wody, ale bardzo lubię tu jeździć. O, właśnie. Zwolniłem trochę. No i jedziemy. Sporo dzisiaj wody. Jakoś to musimy pomijać. Nie chcę mieć całych opon zalepionych bagnem. Chociaż i tak, tak się pewnie skończy. Jak parę dalej. O! Teraz taki fajny podjazd. Nie wiem, czy to widać. Ale tutaj mamy takie 10%. Dołożę mu trochę wspomagania. O, jest duży zapas mocy. Teraz będzie moja ulubiona część trasy. Tu już mamy zakaz wjazdu pojazdów spalinowych. My sobie lecimy tą drogą i zaraz wam pokażę. Mam taką trasę tutaj w prawo. Bardzo lubię tu jeździć na gravelu. Ogólnie tam, gdzie pojedziemy, nie bomi od października, więc jest duża szansa, że ogólnie mało ludzi wie o tym miejscu i jest szansa, że będzie tam pozarastane albo jakieś drzewa będą leżały. Lubię jeździć tam na gravelu, bo mogę łatwo przeskakiwać nad jakimiś pniakami, więc pod tym kątem fajna trasa, ale taki rower super sobie tam poradzi, chyba że będzie dużo korzeni, drzew przewróconych, to wtedy będę musiał przenosić. Zobaczcie, jest super graniczny, my wbijamy się w prawo. I do rowu. O, mamo. Dobra, idziemy teraz w niewłaściwym miejscu, bo widzę, że wydeptana ścieżka jest po prawej tutaj. O, zdecydowanie lepiej. No jak widzicie, przejście praktycznie dziewicze. Nie wiem, kiedy ktoś ostatni raz mógł tędy iść. No ja sobie tu zjeżdżam w dół. O, mano, dużo błota. I korzeń, uwaga. Hop! Słuchajcie, przejechałem kilometr tym laskiem, robi się coraz ciaśniej. Tu faktycznie chyba od mojej akcji w październiku nikogo nie było. Zaraz zobaczymy, jak będzie dalej. Sporo gałęzi. O, no już mamy pierwszą gałęź w kole i pierwsze drzewo przed nami. Dobra, tu nie ma jak minąć, więc sobie przeniesiemy rower. Kolejne 100 metrów i kolejna niespodzianka, o, nawet dwie. Dobra, spróbujemy zrobić miniankę. Damy sobie w tej chwili, jadę na eko, dodam sobie troszeczkę wspomagania. Za dużo, aż mi rwało koło. Dobra, tu mamy minięte. Zobaczymy dalej, co się tu uda nam zrobić. Może też przejedziemy. O, zarąbiliście, dobra. Już wejdziemy sobie na ścieżkę. Hop. Jesteśmy. O, a tu jest fajne miejsce. Tu już ktoś był.
O, i też się ktoś potopił. Tu się zatrzymam, coś wam pokażę. Zobaczcie. Tu już mi się kiedyś zdarzyło lądować w tym strumyku. Mega dużo błota, drzewo pod kątem, bardzo wilgotne. Moment, żeby ujechało nam koło, a ciężki rower, żeby to przeskoczyć z tamtej skarpy. Musiałbym bardzo duży rozpęd wziąć, a nie mam gdzie, bo nie ma się gdzie rozpędzić przez te korzenie. Także no po prostu nie będę wam tutaj robił z siebie oszołoma i pokazywał cudów, bo nie chce mi się wyłazić ze strumyka. Także przenosimy sprzęt. No słuchajcie, tu jest masakra. Ja już trzy drzewa musiałem przenosić rower. Cały czas muszę robić takie mijanki, ale powiem wam, bardzo fajnie tym rowerem się manewruje. Jestem w stanie fajnie sobie wszystko bokami mijać. Chociaż nie jest to full, ale dajemy radę. Jak trzeba pod górkę docisnąć mu, to jest duży zapas. Mamy teraz taki stromy podjazd. Słuchajcie, tutaj mamy dobre 18-19% podjazdu. Włączyłem sobie taki tryb S, to będzie. To jest taki tryb trochę wyżej niż tour, nie sport. Daj sobie radę. Mam jeszcze później w rezerwie dwa tryby. Mam na czerwono, to jest Sport Plus albo Bost, czyli B na fioletowo. To już jest wtedy totalny wariat. Nie wiem, jaki by musiał być podjazd. Mi podcięło koło. Miałbym nagraną własną glebę. To jest taka bardziej turystyczna trasa. Ona jest oznaczona jako ścieżka rowerowa. Tutaj z Ruptawy do Skrybeńska. Można sobie tędy dojechać do Żelaznego Szlaku. Teraz jedziemy w prawo. I tutaj mamy taki, zaraz taki mały przystanek. Można sobie też wsiąść, coś zjeść, odpocząć. Tutaj kolejna tabliczka, Skrybeńsko 5 km. My sobie lecimy już teraz w najbliższym czasie drogą asfaltową. Tutaj kiedyś taką relację wrzucałem, zobaczcie, jakie fajne tu mają znaki. Pozor i wbijający się rowerzysta w samochód. Dobra. Jadę szybko, bo mam zaklejone całe opony gliną. Tutaj taka znana lokalnie knajpka w Czechach. Nazywa się Koliba na końcu świata. Tutaj, słuchajcie, w sezonie takim rowerowym mnóstwo rowerzystów, również z Polski, albo chyba głównie z Polski. Jakieś napoje wszelakiego typu, frytki, nie wiem, czy smażony syr tu mają, czy nie. Muszę kiedyś sprawdzić. No i lody dla dzieciaków i nie tylko. Tu można było w lewo sobie jeszcze skoczyć raz do tego samego lasu, ale my jedziemy prosto do Skrybeńska. Fajnym w tym rowerze jest to, słuchajcie, że jadę po asfalcie, zablokowałem sobie amortyzator, bo tu mam taką dźwigienkę przy kierownicy. Potem wam pokażę. No i nie mam takiego efektu pompowania, nie tracę energii. Mam rower bardziej sztywniejszy, więcej siły potrafię przenieść na pedałowanie. A wjeżdżałbym do lasu, co robię sobie tylko klik, słyszeliście, i już mi amortyzator działa.
Włączę sobie go z powrotem. Słuchajcie, to są wszędzie ślepe uliczki. Te uliczki kończą się albo po prostu granicą, albo lasem. Więc tu w zasadzie jedyny ruch samochodów, jaki jest, to są samochody, które dojeżdżają tylko do tych posesji. Więc mega, mega mało aut. Bardzo bezpieczne miejsce do podróżowania z dziećmi. Tu jest troszkę akurat góra, dół, ale za chwilę będą mi odcinki płaskiego. Auta nie uświadczycie. No to słuchajcie, tak wygląda rower po eskapadzie leśnej. Zobaczcie, co się wydarzyło na oponach. Przerzutka tutaj przy napędzie, to jest wszystko. Wszystko zarzucone błotem, ale bawiłem się niesamowicie. Powiem wam dwa słowa o tym rowerze. Przejechałem tym rowerem 27 km do tej pory i mam 75% baterii, czyli mogę założyć, że przy trudnym terenie to jest mniej więcej 1 km jest 1%. To bardzo dużo. Jeżeli jechałbym tym rowerem w terenie takim mało wymagającym, to spokojnie ten zasięg, który podaje producent, czyli między 150 a 170 km byłbym w stanie zrobić. Amortyzator tu jest z dość dużym skokiem i to jest już z komorą powietrzną. Tą blokadę, którą wam wspominałem, mamy tutaj, czyli możemy go albo zablokować, albo odblokować. Cały osprzęt Deore, czyli mamy od hamulcy, przez układ hamulcowy, całe zaciski, przerzutka, kaseta, to jest wszystko na Deore. No i mamy tutaj tego Bafanga 510. To jest silnik, który ma aż 95 Nm. Słuchajcie, w połączeniu z tą baterią ponad 700 Wh, czyli 20 Ah, ten rower ani razu mnie nie zawiódł. Podjechałem pod wszystko, pod co chciałem i bez praktycznie użycia dwóch ostatnich biegów, czyli Bosta i Super Plusa i Sport Plusa, przepraszam. No. Tak to wygląda. Fajny rower do zabawy. I to jest rower, którego potencjał wykorzystacie właśnie w takim terenie, czyli jak wam pokazałem. Poza ruchem ulicznym, poza ludźmi, w lesie, cisza, spokój, troszkę odetchnąć i bawić się. Na asfalcie wiadomo, też pojedziemy. Ale to jest rower, który można się świetnie bawić w lesie.